To najlepszy strzelec UEFA Champions League. Jak dziś zagra? Transmisja za chwilę. Tak, goście dzisiaj w komfortowej sytuacji wygrali poprzedni mecz. Gospodarze muszą wytężyć wszystkie siły i liczyć na nieuwagę rywala. Zawsze trudniej jest odrabiać straty z pierwszego meczu. W dzisiejszym spotkaniu Celtic zagra przeciwko Wiśle Kraków. Ustawienie drużyny gospodarzy teraz. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Ależ był blisko, pięknie popędził na bramkę rywali. Zabrakło precyzji. Powinien zachować koncentrację i spokój do końca. Strata, co zrobi przeciwnik? Mikael Lustig. Dobrze, atakujący zawodnik ma teraz wsparcie ze strony swoich kolegów. I piłka wybita do przodu. Wychodzą do kontrataku. Sytuacja wciąż groźna. Olivier Nicom, McGregor, ładnie pomyślane. David Cord. Jesus i Mas. Ale znakomicie budowany jest ten atak pozycyjny. Kapitalna gra z pierwszej piłki. McGregor. Wspaniale przechwycił. Atak przerwany, jest spalony. Sadlock. Czy będzie prowadzenie? Ajajaj, tuż nad bramką. Trochę zabrakło szczęścia przy tej główce. Mikael Lustig. McGregor. Olivier Nicom. Johnny Hayes. Ładna akcja skrzydłem i szansa na dośrodkowanie. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Strzela! No, można powiedzieć, że strzelał Panu Bogu w okno. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Wrzucił piłkę w pole karne. Czy coś z tego będzie? Nie dał rady. Strzela! Nie ma gola. Poprzeczka. Piłka nadal w grze. David Cord. Wciąż mamy remis, ale bramkarz miał w tej sytuacji sporo szczęścia. Powinien wycałować teraz bramkę. Dobrze antycypował intencje podającego i mają piłkę. Jakub Bartosz. Kort! Znakomita reakcja, świetnie obroniony strzał. A czasu nie było wiele, bo strzał kąśliwy i z bliska. Brawo! Naprawdę należą się pochwały za tę interwencję. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Ładne, udane przejęcie. Rywal traci piłkę. Ach, szkoda, strata. Jest szansa na kontratak. Olivier Nicom. Wulnet Basza. No piłka praktycznie... Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. Będzie strzelał. Jak wykorzysta Celtic tę szansę z rzutu rożnego?
Rzut rożnego w pole karne. Nic z tego nie wyszło. Trzeba spróbować inaczej. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Teraz przejęli to podanie i co dalej? Johnny Hayes. Mogą teraz skarcić rywali. Precyzyjnie zagrana piłka, obrona przelobowana i zaskoczona. McGregor. Fatalne podanie, no i strata. Może teraz pociągnąć akcję do linii końcowej. David Cort. Sadlock. Spokojnie, powoli budują ten atak, nie spieszą się, nie chcą zrobić czegoś pochopnie. Dobra okazja! Wybronił ten strzał, trzymał piłkę w rękach. Czy będzie prowadzenie? Tak, jest gol, ależ tutaj się zrobiło ciekawie. To mógł być kluczowy moment spotkania. Teraz rywale będą musieli się przegrupować, zagrać zupełnie inną piłkę. Bardzo dobry moment, by prowadzić w tym meczu. Będą teraz schodzić na przerwę w znacznie lepszych humorach. No i popatrzmy na ujęcie z innej kamery na tę bramkę. Wystarczy popatrzeć na minę trenera. Wie, że mają ten mecz w garści. Może być naprawdę zadowolony z postawy zespołu. I mamy otwarcie w tym meczu. 1-0. Olivier Nicham. McGregor. Dobre zagranie. Ponownie celne podanie. Pierwszy... I ruszyli już po przerwie. Ostatnie 45 minut tego grupowego meczu. Ach, imponuje dzisiaj tymi podaniami. Mikael Lustig. Ma na skrzydle dużo swobody. Centra, ale do kogo? Nikt nie wszedł w pole karne. Ma mało miejsca. Pięknie teraz bramkarz ponad poprzeczką przerzuca piłkę. Poza linią końcową piłka i mamy rzut rożny dla Celtiku. Dośrodkowanie z rogu w pole karne. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. To jest gra typu ty do mnie, ja do ciebie. Pierwszą połowę może zaliczyć zdecydowanie do udanych. Pokazał się z dobrej strony. No, bardzo ładnie się spisuje. Dał radę zdobyć bramkę i wspomóc... Uderzenie w stronę bramki! Za chwilę Wisła Kraków rozpocznie z narożnika boiska. Centruje z rogu w pole karne. Piłka wybita z pola karnego. Trener uznał, że pora na zmiany. A rezerwowy na pewno da z siebie wszystko. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Ładnie pomyślane. Centra w pole karne, przepychanki. Dobrze, do przodu. Patryk Małecki. Znakomita sytuacja. Uderzenie. Będziemy mieli rzut rożny dla Wisły Kraków.
Wrzutka w pole karne. Do grania piłki z rzutu rożnego. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Pietrzak, Jesus i Mas. Wspaniałe podanie, ale szansa! No i po szansie obrońcy wybijają piłkę. Czołowym tematem w prasie w ostatnich tygodniach był dopięty właśnie transfer. Ostatecznie Thiago Alcantara przeszedł do Tottenhamu z Bayernu Monachium. To ciekawy transfer. Na razie szczegółów nie znamy. Za to wiemy jedno. To naprawdę udany zakup. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. To była jego druga okazja w tym meczu na bramkę. Tym razem się nie udało. Bramkarz zachował się fantastycznie. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Słusznie, w myśl teorii, byle dalej od własnej bramki. Olivier Nicham. Ależ teraz luka na skrzydle. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. I będziemy mieli zmianę w Celticu Glasgow. Tom Rogic. Olivier Nicham. Dobry pomysł, dobre wykonanie. Ten lob może zaskoczyć obronę. Dobra okazja. Ach, to nie była łatwa pozycja, ale i strzał mocno nieudany. Może trzeba było próbować jakoś inaczej w tej sytuacji. Schodzić do środka, szukać do grania. Szymunowicz. Olivier Nicham. Świetny przegląd pola. No, strzela! Niestety piłka poszybowała daleko od bramki. Ależ pechowe podanie i strata. Dośrodkowanie zablokowane przez obrońcę. No, udało się przejąć. Kibice dopingują, domagają się strzału. Jesus i Mas. Grając piłką, zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Tom Rogic. Ostatnie 9 minut meczu przed nami. Aj, teraz strata. Wulnet Basza. Wychodzą do kontrataku. Zaskoczyć nie zdołali, ale wciąż utrzymują się przy piłce. Wciąż nie ma zmiany wyniku, niewiele już do końca, ale poczekajmy. Tom Rogic. Piłkarz nadal leży na murawie, to mi wygląda na naciągnięty mięsień. Strata, co zrobi przeciwnik? No, może być niebezpiecznie, Wiślacy. Wulnet Basza. Będzie strzelał! To właśnie w takich okolicznościach można rozpoznać wielkość gracza. No i chyba ciśnienie było zbyt duże dla tego młodego zawodnika. Choć zwykle zamienia takie sytuacje na bramki. Teraz ewidentnie coś mu nie wyszło. Szkoda. Ostatnie 120 sekund, no plus to, co doliczy sędzia. Gdyby bardziej precyzyjnie, kto wie, a tak to piłka przechwycona. Ależ podanie! To może być koniec tego spotkania. Wspaniała gra w obronie, odebrał mu piłkę. Mają teraz trochę miejsca. Tom Rogic. Bramkarz jednak czujny i po zagrożeniu. 1-0. Tak kończy się ten mecz. Skromne zwycięstwo, ale wygrana.
koniec i w dwumeczu okazują się lepsi. I oglądamy radość, na którą zasłużyli.